Nigdy nie rozumiała kierujących nim impulsów, nigdy też nie poczuła intensywności, z jaką myśli ryły zmarszczki na jego twarzy. Nigdy nie była na tyle blisko. Również on trzymał ją na dystans, chociaż nieraz szeptał jej do ucha słowa, które może usłyszeć jedynie bratnia dusza. Ponad resztkami kolacji wiedział, że nadszedł czas. Mógł powiedzieć, muszę iść szukać księżniczki, ale nie wiedział gdzie. Zebrał myśli w jedną całość i zarzuciwszy podróżną torbę na plecy wyszedł. Przez wszystkie nieprzespane noce wciąż go kochała, gdy pomyślała, że został dla jej wygody i bezpieczeństwa. Niech cię diabli, księżniczko. Czas i decyzja. Jama. A tak, cień. To jest jeden z fajniejszych momentów. Cień za nas robi wszystko, tak naprawdę. A ta muzyka jest przerażająca. Voilà. A zaraz tak. Trzeba zrobić coś w tym rodzaju. Specjalnie odczekam trochę czasu, żeby... A to haś nie zamyka. Oba zdobyłem? Zaraz. Tak, oba. A. Zaraz. Właśnie, musimy specjalnie taki skok zrobić. Tutaj się wysunąć jak najdalej. Za krótki skok. Spróbujmy jeszcze raz. Za to będzie najodpowiedniejszy jednak. Zaraz. Nie! To jest niemożliwe. Co ja żem zrobił? Oh, przepraszam was naprawdę, ale zapomniałem włączyć frapsa zaraz po tym, jak zdobyłem... A zaraz, zdobyłem ten puzzle. Naprawdę was serdecznie przepraszam. Wygrałem jeszcze następne przejście, tak naprawdę. Następne drzwi wygram tak naprawdę. Teraz pokażę właśnie jak, co zrobić, żeby zdobyć te puzzle. Odciągamy cieniem tego króliczka. Zdobywamy puzzle. Jego się nie ima czas, więc cofamy. Cofamy tutaj czas. I mamy drugi puzzle. Idziemy dalej. Oh, w ogóle już nie kontaktuję. Tutaj musimy wejść na górę. Zabijamy tego typa. Szybko przesuwamy, bo cień. On szybko zasuwa. I zdobywamy puzzle. O, powiedzmy, że zdobyłem. Następnie. A tak. Kolejny puzzle. Zostawiamy taki ustawiona platforma. Szybko tu idziemy.
Ustawiamy nasz cień i wchodzimy na górę. A to... Aj, nie zdecentrowałem, przepraszam. I zdobywamy kolejny puzzel. No, na tym skończyłem. A jeszcze raz przepraszam, ale ostatnio jakoś nie kontaktuję. Chyba kojarzę, co tu trzeba zrobić. Oddawaj. Tak, wiem. Jestem niesamowity. I'm awesome. Dobra. Coraz mniej pamiętam tak naprawdę z tego wszystkiego. Coraz trudniejsze etapy się szykują. Co tutaj jest? A tak, pamiętam to. Tak, teraz trzeba szybko iść stąd, w lewo, w lewo, w lewo. Specjalnie tu poczekałem właśnie, bo wiedziałem, że od razu nie dojedzie na samą górę. Cień Tima. O mój Boże. Dobra, mam pomysł. Zrobimy to z drabiny. Chociaż trzeba to zrobić z drabiny. Nie, żartuję. Cholera, nie zdąży dojść chyba. Tak szybko. No idź. O, udało się. Mój błąd był taki, że nie robiłem tego wszystkiego z tej drabiny. I mój cień działał z opóźnieniem albo znikał. No, legowisko następne. Dobra, załatwmy to szybko. Ała. No chodź, no chodź. Nie gnoju. On nie chce zginąć, no. Znaczy no, tak, bardzo dziwne. Thank you.
dead, baby! He's dead! No! No tak, zapomniałem. Tak, właśnie. Dobrze, że nie użyłem klucza od razu. Poczekamy moment. Idź, 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 idź. Mój dzień się skończył. Dajcie mi klucz, łachudry! Ciekawe, czy szybciej jak to zrobię, to się uda. Wrażliwy towarzysz. A tak pamiętam. Cholera, zwaliłem etap. Dokładnie. Trzeba tak w locie wycentrować cień, bo on nie zatrzyma się tak naprawdę w powietrzu, nie cofnie czasu, więc otworzy nam drzwi. Jest zamek. Niezbyt wylewny. To jest przedstawienie jakiegoś mężczyzny na lotnisku, jak od razu widać. Ciekawe, dokąd leci. Dwóch zupełnie tak samo wyglądających mężczyzn. Ten i ten. Obraz w obrazie, czy ja wiem? Jakaś taka retrospekcja, albo nie wiem. Trudno to określić. Jak mówiłem, wiele interpretacji.